Cześć czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony po prostu Patryk, a to jest kolejny odcinek waszej ulubionej. Cześć, Ewi. Cześć, Zenek. Znowu się spotykamy. Yo. Spotykamy się znowu. Jestem w ciszy. Jakie jestem narodowości? Słuchajcie, moi drodzy. Coś, co niewiele osób wie, ale tylko prawdziwi, rdzenni i jedyni w swoim rodzaju Czeczeni potrafią być tej narodowości. Nie wierzycie, że jestem Czeczenem? To ja wam pokażę. Amari na Asubuki, na pani Lausoni Sehelu, ja to Muti i Patryk. Ja sobie powtórzę. Amari za Asubuki, na pani Jaluso, ni Sehumu ja wi Patryk. Na i na toa karbuni Sehemu ja Ewy Bot. Także jak mi nie wierzycie, to już wierzycie. Jestem rdzennym czeczeńskim wojownikiem. Posługującym się językiem Suahili. Dokładnie tak. Także może, moi drodzy, pochodzę z Czeczenii. A ty? A z jakiego miasta? Z miasta Suasua. Suasua się nazywa miasto. Jasne, podaj namiary. No słuchajcie, nie podam namiaru, bo byście mnie znaleźli. Nie mogę. Przepraszam. Tutaj mam bransoletkę Nie przepraszam cię. To zaczniesz. Słuchaj. Nie mam czasu na takie wygłupy. Godej mi tu szybko. Co chcę wiedzieć, bo jak nie, to zobaczysz. Ty jesteś głupot. A ty jesteś pało czeczeńską. W Czeczeni, jeżeli komuś powiecie, że jest pałą czeczeńską, to jest największa tak, obraza majestatu. A może lubię... może lubię być wciąż, co? Mogę, bo mogę lubić. Mogę. Ej, co zatkałem? Lubisz walić konia. Kogo lubisz? Tego czubisz. Tego niczego. Twojego starego. Ja nie mam starego. Shut the fuck up, stypy biegać. Sama się fakaj, głupku. Nie. To jest nie. Żeby być bliatem trzeba się urodzić. Słuchajcie, moi drodzy. Ja naprawdę chciałbym. Naprawdę bym chciał.
Ale to nie będzie takie proste, jak to się wydaje, tak? To nie będzie takie proste. I ja wiem, ja wiem. I słuchajcie, ja to muszę skończyć. Także ja ubieram kapelusz, możecie sobie wymyślić jakąś nazwę dla niego, możecie pisać w komentarzach, jak on się będzie jakoś nazywał specjalnie. I nie bardzo tam jakoś liczę na wasze te inwencję twórczą, gdzie mi powiecie, jak on się ma nazywać i będzie się pojawiał czasami w filmach. I co? I nic, no. Także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Fajnie by było, jakbyście dobili te 1000 łapek w górę. Byłoby mi bardzo miło by mi było, jakbyście dobili 1000 łapek w górę i wtedy zrobilibyśmy następnego Eevee-bota albo Boy-bota, chociaż Boy-bot nie do końca. Także dzięki za uwagę, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się. Cześć. I wanna thank you, my-